Szanowni Państwo, Panie i Panowie, Szanowni Zgromadzeni, proszę pozwolić, że podzielę się z Państwem kilkoma uwagami na temat mitów Teatru Śląskiego. Mówiąc o mitach, mam na myśli opowieści o uniwersalnych i ponadczasowych wartościach artystycznych, które w genezie teatru występują i odnajdujemy je równocześnie wraz z elementami heroicznymi. Przekazywane przez pokolenia funkcjonują one zarówno w makro, jak i w mikrohistorii. Wszystkie poprzez swoją żywotność kształtują współczesne oblicze Teatru Śląskiego. Miejsce, którego zbiorowa pamięć jest najważniejszą wartością. Służą propagowaniu określonych wartości i jednocześnie wyrażają mentalność zbiorową. Zaliczamy do nich m.in. okoliczności powstania teatru, jego przedstawienia, szczególne wydarzenia, wybitne kreacje aktorskie i idee teatralne. Zatem na wstępie kilka słów o micie związanym z budową w latach 1906-1907 gmachu Teatru Katowickiego według projektu Karla Moritza. Budowa teatru w czasach monarchii pruskiej była przejawem wzrostu ambicji niemieckich władz miejskich i jednym z najważniejszych elementów komunikacji społecznej i miastotwórczych planów rozwojowych. W tym czasie na terenie Górnego Śląska i w najbliższym sąsiedztwie Katowic istniały już budynki teatralne w Bytomiu, w Gliwicach i Raciborzu, ale obok tego istniały obszerne sale teatralne w Królewskiej Hucie, Zabrzu i Tarnowskich Górach. Wszędzie tam też bez przeszkód prowadzona była ożywiona działalność sceniczna, zarówno przez stałe, jak i wędrowne niemieckojęzyczne zespoły teatralne. Ich działalność teatralna do 1922 roku, z wyłączeniem okresu plebiscytowego, podlegała niemal w całości niemieckiemu strumieniowi idei politycznych i artystycznych, czego dowodem był m.in. zamieszczony w tym banonie Teatru Katowickiego napis Deutschem Wort, Deutscher Art. W tej sytuacji powołanie do życia w 1922 roku pierwszego stałego polskiego teatru zawodowego w Katowicach było próbą wyrównania istniejących dysproporcji pomiędzy rozwijającą się bez przeszkód kulturą teatralną niemiecką, a ograniczoną wyłącznie do działalności amatorskiej działalnością Polaków. Dlatego też od początku swego istnienia zespół Teatru Polskiego był miejscem przekazu treści narodowych. Początkowo w latach 1922-31 był to teatr dwudziałowy, komediowo-dramatyczny i operowy. Dlatego prowadzona działalność objazdowa była szczególnie ważna dla wszystkich Polaków, zarówno po stronie polskiej, jak i na terenie rejencji opolskiej. Planowano, że po stronie niemieckiej miał on równie często występować jak Oberschlesische Landestheater z Bytomia po stronie polskiej. Oba teatry w latach 1922-39 były rzecznikami wizji teatrów narodowych. Stąd rywalizacja między nimi. W repertuarze powstałego Teatru Polskiego, obok nurtu rozrywkowego, ze szczególną starannością wystawiana była klasyka dramaturgii narodowej,
do poziomu mitu. Urosły polskie romantyczne i neoromantyczne realizacje arcydzieł Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Stanisława Wyspiańskiego. Były one indywidualnym wkładem placówki w budowę realizowanej w tym czasie na terenie Polski przez Leona Schillera idei teatru monumentalnego. Przykładem tego była na terenie Katowic przede wszystkim inscenizacja Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii doktora Leopolda Pobuk-Kielanowskiego w 1936 roku. W spektaklu dominowały ostre akcenty satyryczne, skierowane pod adresem ówczesnych stronnictw społecznych i partii politycznych. Służyły temu groteskowe maski, będące uosobieniem zarówno żywych ludzi, jak i krytycznych myśli samego Konrada. Bohater toczył w ten sposób walkę o cele narodowe. Obecne w wypowiedziach jego przeciwników inwektywy, a także cechujący ich kabotynizm oraz pustosłowie do złudzenia przypominały obrady ówczesnego polskiego Sejmu. Budowie polskiej tradycji teatralnej na Górnym Śląsku służył także repertuar odwołujący się do komedii Aleksandra Fredry, Jana Nepomucena Kamińskiego, Michała Bałckiego i Gabrieli Zapolskiej. Równocześnie rekordową liczbę wystawień osiągnęły wtedy sięgające do tradycji ludowej regionu górnośląskiego dwukrotnie zrealizowane Wesele na Górnym Śląsku Stanisława Ligonia i Aleksandra Kubiczka. Z kolei szczególnym wydarzeniem urosłym do poziomu mitu było dotkliwe pobicie przez bojówki faszystowskie aktorów katowickich na dworcu kolejowym w Opolu 28 kwietnia 1929 roku po premierze opery Halki Stanisława Maniuszki. W latach wojny scena katowicka została obrana na siedzibę opery i jako tak zwany Opern House przeznaczona była do realizacji widowisk muzycznych. Z jednej strony o jej ambicjach najlepiej świadczyła wystawiona wtedy cała tetralogia Ryszarda Wagnera, ale z drugiej w ramach tak zwanego wsparcia dla żołnierzy garnizonu SS kilkakrotnie występowali na terenie KL Auschwitz. Po wojnie jeden z najtrwalszych mitów teatralnych sceny katowickiej związany był początkowo z przyjazdem pod koniec września 1945 roku całego 150-osobowego zespołu Teatru Lwowskiego. Z jego przesiedleniem na teren Górnego Śląska łączymy zmianę nazwy Teatr imienia Stanisława Wyspiańskiego na Teatr Śląski imienia Stanisława Wyspiańskiego. Nazwa ta pojawiła się na afiszach 6 października 1945 roku. W momencie, kiedy zarówno władza rosyjska, w tym wypadku radziecka, jak i polska nie traktowały wszystkich Ślązaków jako pełnoprawnych Polaków, internowani i wywożeni do kopalń Donbasu, więzieni w polskich obozach pracy przymusowej, ginęli w wyniku przeprowadzanej eksterminacji. Równocześnie zmiana systemu politycznego doprowadziła do próby budowy nowej, zabarwionej lewicowo
mitologii Teatru Śląskiego. I to budziło od początku duży opór społeczny. Jednym z najciekawszych tego przykładów była realizacja sztuki Jerzego Szaniawskiego Dwa teatry w realizacji Edmunda Wiercińskiego i scenografii Andrzeja Pronaszki. Miało to miejsce w styczniu 1947 roku. Nowatorstwo tej inscenizacji wynikało z zespolenia realizmu scenicznego z poetycką rzeczywistością za sprawą licznych symboli i przenośni. Spektakl był jednoznacznym głosem dezaprobaty wobec lansowanego już wtedy wyłącznie realizmu. Równocześnie scenograf Andrzej Pronaszko zaproponował rozwiązania skrótowe i ekspresyjne, wykorzystując w tym celu krucjatę kilkunastoletnich chłopców z drewnianymi szabelkami w ręku i w papierowych czapeczkach na głowie. I to wszystko ukazał na tle ruin zniszczonego miasta. Ukazał w ten sposób tragedię osamotnionego powstania warszawskiego i jego konsekwencje. Spektakl przez krytykę zaliczany został do najważniejszych wypowiedzi scenicznych w toczącej się wówczas dyskusji na temat sposobu prezentacji otaczającej człowieka rzeczywistości. Do grona najważniejszych mitów teatralnych zaliczamy także prapremierę sztuki Bruno Jasińskiego Bal manekinów w reżyserii Jerzego Jarockiego w lipcu 1957 roku. Spektakl miał charakter rozrachunkowy i był krytyką panującego w tym czasie w życiu społeczno-politycznym zakłamania i nieprawości. Ze sceny padały słowa ostre i demaskatorskie, kierowane pod adresem działaczy związkowych. Ci ostatni, skorumpowani i bezwzględnie wspierający eksploatację środowiska robotniczego, utożsamiani byli z aktualną elitą władzy politycznej. W widowisku fakty te związane były z jednej strony z personifikacją manekinów i równocześnie z drugiej strony zamianą człowieka w manekina. Wszystko to ukazane zostało jako zdarzenia realne w atmosferze drwiny i ironii. Dominował obraz buntu tych, którzy dotychczas byli ubezwłasnowolnieni. Charakter mityczny miały także inne widowiska, w tym m.in. inscenizacja w 1962 roku arcydramatu Adama Mickiewicza Dziady Drezdeńskie w reżyserii Jana Kreczmara i scenografii profesora Piotra Potworowskiego, a także przedstawienia realizowane przez Józefa Wyszomirskiego, Józefa Szajny, Lidię Zamkow i Jana Maciejowskiego. Poza mitycznymi spektaklami do poziomu mitu rosły także dokonania szeregu plastyków, między innymi Wiesława Langego, Tadeusza Kantora, Kazimierza Mikulskiego, Kazimierza Wiśniaka, Jerzego Moskala. Mitami obrosły także już przed wojną role aktorek i aktorów, w tym m.in. Wandy Siemaszkowej i Stefana Czajkowskiego, a po wojnie Tadeusza Łomnickiego, Gustawa Holubka, Ignacego Gogolewskiego. Była także grupa uzdolnionych, rodzimych aktorów śląskich, czego przykładem były między innymi role Bernarda Krawczyka. Zmiana polityczna, jaka nastąpiła
po 1989 roku sprawiła, że w repertuarze Teatru Śląskiego pojawiły się sztuki podejmujące przemilczane dotychczas tematy śląskie. Na lata 90. przypadają premiery Stanisława Bieniasza, biografia kontrolowana z 1991 i Hałdy z 1995, a następnie Stanisława Muca, Polterabend z 2008 roku i bodaj najciekawsza w tym zestawieniu adaptacja debiutanckiej powieści Kazimierza Kuca Piąta strona świata w reżyserii rodowitego Ślązaka Roberta Talarczyka w lutym 2013 roku. Przyjęty entuzjastycznie przez krytykę i publiczność spektakl sprawił, że jeszcze w tym samym roku Talarczyk objął po 106 latach jako pierwszy Ślązak dyrekcję i kierownictwo artystyczne Teatru Śląskiego. Z tą chwilą w repertuarze teatru w ramach cyklu Śląsk Święty, Śląsk Przeklęty pojawiło się szereg widowisk poświęconych przemilczanym dotychczas pretensjom Ślązaków do Polski. Wszystkie one urastały do roli zbiorowego mitu kształtującego współczesne oblicze Teatru Śląskiego. Kończąc, podkreślmy, że to przesunięcie dotychczasowych akcentów z Teatru Narodowego, Teatru Wyspiańskiego na problematykę śląską wyznacza dzisiaj Teatrowi Śląskiemu nowe, wyróżniające miejsce w hierarchii ogólnopolskich wartości artystycznych i sytuuje placówkę w grupie zespołów nagradzanych i ważnych. Dziękuję Państwu uprzejmie za uwagę.